Można? Państwo gotowi? Można? Świetnie. Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo. To jest jedna z kolejnych konferencji prasowych Konfederacji. Tym razem chcemy poruszyć temat branży turystycznej. Branżę turystyczną zasadniczo możemy podzielić na tę zajmującą się typowo właśnie turystyką, przejazdami, wyjazdami z Polski do Polski i tak dalej. I na tę kwestię dotyczącą na przykład akomodacji. Ja się chciałbym skupić na tej właśnie pierwszej rzeczy, która niekoniecznie jest związana z hotelarstwem, czy z agroturystyką, ale właśnie z organizacją samych wycieczek turystycznych. Problem, jaki dotknął tę branżę w ostatnich miesiącach, jest ogromny. Niech przykładem będzie jedna z gdańskich firm, której osobiście też jako poseł ze swoim biurem poselskim jestem sąsiadem. Firma Holidays miała w ostatnich miesiącach spadek o 98%, jeśli chodzi o obroty, w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. I taka firma była zamknięta praktycznie aż do lipca, więc jest tutaj spory problem dotyczący tego, że branża turystyczna dotycząca właśnie organizacji turystyki może oberwać najbardziej, oberwała jako pierwsza i jako ostatnia wyjdzie z tego kryzysu koronawirusowego, jaki dzisiaj mamy. Jak widać, tarcze antykryzysowe nie są wystarczającym wsparciem przy ogromie strat, jakie ponosi tutaj polska gospodarka. Zagrożenie, jakie mamy w momencie, w którym nasza rodzima turystyka, te małe firmy, które organizowały ją w lwiej części, są zablokowane, mogą zwinąć się z rynku. Sami organizatorzy, właśnie ci tour operatorzy czy agenci turystyczni już są pozadłużani. Tarcza antykryzysowa, jedynka, dwójka, trójka w zasadzie nie wystarczała. W ich przypadku nie byli objęci w dostatecznym wymiarze tą ochroną. Za chwilę może upaść. I co się wtedy wydarzy? Wtedy do Polski jest duże ryzyko, że powchodzą większe zagraniczne firmy, na przykład firmy z Niemiec, firmy w ogóle z Zachodu, które mając większy kapitał, mając dostęp też do większych rządowych pomocy, będą mogły przejmować właśnie rynek turystyczny w Polsce, kiedy już wyjdziemy z całego tego koronawirusowego problemu. I to może grozić nam tym, że kolejna branża nie będzie w rękach polskich obywateli, że będzie to branża przejęta przez zagranicę, co wiąże się z tym, że i wpływy do budżetu będą niższe, a to jest działanie i w zasadzie konsekwencja ta jest bardzo szkodząca Polsce. Bon turystyczny okazał się właśnie tylko punktowym wyjściem. Otóż właśnie wspomógł tę branżę związaną z akomodacją, czyli hotele, wspomógł też agroturystyki, wspomógł część lokalnego biznesu i bardzo dobrze, że wspomógł, w porządku. Natomiast brakuje właśnie tej drugiej ochrony dla reszty branży turystycznej, bo umówmy się, są to tysiące ludzi, przynajmniej branża ma przynajmniej tyle uczestników, ilu jest mieszkańców średniego polskiego miasta. Szanowni państwo, tutaj też warto zwrócić uwagę, że wiceminister Patkowski zapowiedział potencjalny kolejny lockdown. To może wiązać się z tym, że nasza branża turystyczna, a zresztą szereg innych branż również, kompletnie upadnie. I na to nie możemy sobie dzisiaj pozwolić, więc zarządzanie kryzysowe, jakie jest nam dzisiaj potrzebne, to nie zamykanie całej branży, ale wprowadzenie konkretnych ewentualnie rozwiązań, o których na pewno też w przyszłości będziemy się wypowiadać. Szanowni państwo, tutaj problem dotyczący biur podróży, właśnie tour operatorów czy agencji turystycznych aktualnie jest procedowany też w Senacie, gdyż druk numer 559, który w Sejmie procedowaliśmy 14 sierpnia, jest aktualnie właśnie tam i jest też szereg postulatów od branży turystycznej. Dzisiaj w Sejmie też są przedstawiciele branży turystycznej ze mną i chodzimy, rozmawiamy. Szanowni państwo, to, na co zwracają uwagę.
To przede wszystkim kwestia obniżenia podatku VAT z 23 do 8% na turystyce. Kwestia czasowego zwolnienia z zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorców notujących właśnie straty powyżej 50% i to minimum do końca tego roku, jak nie do marca przyszłego. To byłoby optimum, ale kwestia tego, jak też podejdzie do tego Senat. Kwestia czasowego zwolnienia z podatku dochodowego czy podatku od nieruchomości. Mamy też jeszcze kwestię rozszerzenia w ogóle zapisów w tym projekcie ustawy o konkretne branże, czyli na przykład rozszerzenie do całego 79 punktu PKD, czyli do tur operatorów, czy agencji turystycznych, czy też pośredników turystycznych tej pomocy. Dzisiaj nie wszystkie te branże są uwzględnione, nie wszystkie te aktywności są uwzględnione. Brakuje też wakacji kredytowych dla przedsiębiorców, czy właśnie dostępu do ewentualnego kapitału dochodowego, bo problemem też, na co warto zwrócić uwagę, jest to, że tacy organizatorzy turystyczni płacili zaliczki, płacili za hotele, a im płacili klienci. Klienci nie jadąc na wycieczkę, nie ze swojej winy, chcą zwrotu zaliczki. Ci ludzie nie mają z czego po prostu tego zapłacić. Wielkie firmy mogą sobie jakoś poradzić, ale ci mali, rodzimi organizatorzy będą mieli z tym problem. I to jest rzecz, na którą warto dzisiaj zwrócić uwagę i którą należy jak najszybciej rozwiązać. My jesteśmy gotowi na to, żeby usiąść jeszcze raz do prac merytorycznych i pomóc też w przedstawieniu konkretnych poprawek do projektu ustawy. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Włodzimierzowi Skalikowi. Szanowni Państwo, niedawno usłyszeliśmy o skali zapaści gospodarczej w Polsce za okres pierwszego półrocza. I oto usłyszeliśmy, że polska gospodarka za pierwsze 6 miesięcy skurczyła się o aż 9%. To jest historia bez precedensu. Ale te 9% recesji, o której usłyszeliśmy, nie obrazuje dokładnie sytuacji w całej naszej gospodarce, ponieważ obostrzenia sanitarne wprowadzone w Polsce w bardzo różnym stopniu dotknęły poszczególne działy gospodarki i z całą pewnością branża turystyczna, hotelarska należy do tych, które najbardziej ucierpiały w wyniku wprowadzonych obostrzeń. I chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często w branży turystycznej, hotelarskiej firmy, które działają, to są nieduże, małe lub średnie przedsiębiorstwa rodzinne, w których funkcjonują niemalże grupy wielopokoleniowe. To, co obserwujemy, jest ogromnym zagrożeniem dla upadku tych firm i utraty dobytku wypracowanego przez wiele pokoleń. Branża turystyczna z natury rzeczy jest dostosowana do sezonowości, do pewnych ryzyk związanych ze zmianami pogody. To są naturalne ryzyka działania. Natomiast branża turystyczna, choć dostosowuje się do tamtych ryzyk, nie jest w stanie znieść uderzeń ze strony administracji, która swoimi decyzjami administracyjnymi, wprowadzając tak rygorystyczne ograniczenia, tworząc swoistą psychozę wokół jednego z setek wirusa, tworząc tą psychozę, uniemożliwia wprost, blokuje działania. To zrozumiałe, że w początkowej fazie tego zagrożenia można było zaakceptować bardzo rygorystyczne obostrzenia. Ale dzisiaj obserwujemy, że rząd warszawski zmierza do podniesienia tych obostrzeń, które spowodują, że ta branża, która można powiedzieć heroicznie przetrwała miesiące kryzysu,
może spodziewać się nawrotu tych obostrzeń i wzrostu utrudnień w prowadzeniu działalności. Drodzy Państwo, to jest absurdalność pewnych decyzji administracji jest niepojęta, bo przecież należy w dobie zagrożenia wirusem dbać zwłaszcza o grupy, tak zwane grupy ryzyka. To są grupy osób w podeszłym wieku, z obniżoną odpornością. Z całą pewnością osoby będące w grupie ryzyka nie są klientelą branży turystycznej. Więc traktowanie tej branży w tak rygorystyczny sposób jest nie do zaakceptowania. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę. Od miesięcy jesteśmy od rana do wieczora bombardowani informacją o zagrożeniu, o tych rygorystycznych obostrzeniach. Natomiast nikt z administracji nie dba o to, by wzmóc profilaktykę prozdrowotną, by dbać o naturalny układ odpornościowy, bo wszak branża turystyczna mogłaby wyjść na pomoc i w okresie sezonu turystycznego wesprzeć całe społeczeństwo, wszystkich nas, Polaków, by przygotować się na jesienne zagrożenia infekcją wirusową. Tak się nie stało. Tak się nie stało. Straciliśmy wiele miesięcy okazji do tego, by podnieść swoją odporność, przygotować się, odpocząć po ciężkiej pracy. Mamy wrażenie, że administracja, rząd warszawski ma świadomość tych niemalże kryminalnych decyzji. Wszak w wielu państwach obserwujemy, że wytoczone zostały procesy o odszkodowania wobec nadmiernych rygorów wprowadzonych w tamtych gospodarkach. Wiele rządów w Europie i na świecie doszło do wniosku, że należy się wycofać z tych obostrzeń. Wielu naukowców, lekarzy dzisiaj w Polsce krytycznie odnoszących się do przyjętej koncepcji działania polskiej administracji jest uciszana, niedopuszczana do głosu. W związku z tym wzywamy polski rząd, administrację, Ministerstwo Zdrowia do racjonalnego podejścia i wzywamy również do tego, by ulżyć przedsiębiorcom w branży turystycznej, hotelarskiej, bo to jest nie do przyjęcia, że z jednej strony są wprowadzane obostrzenia utrudniające lub wręcz uniemożliwiające działania, prowadzenie działalności gospodarczej, a równocześnie system podatkowy egzekwuje bezlitośnie, skutecznie zobowiązania. Liczymy na czas refleksji, na zmianę podejścia i na uwzględnienie sytuacji w branży turystycznej, aby przetrwała nadchodzące miesiące, byśmy mogli korzystać z jej usług również w kolejnych nadchodzących sezonach. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzę. To chyba wszystko wyjaśnione. Dziękuję bardzo.